Bez porządku nie będzie żadnego sukcesu. Nawet jeżeli byśmy nie trafili z różnymi decyzjami strategicznymi, natomiast jeżeli będziemy mieli organizację, struktury, działania na odpowiednim poziomie i wytrwamy w tych działaniach przez wiele lat, na pewno będzie jakiś sukces, więc bez porządku nie ma szans o jakiekolwiek działania. Można powiedzieć tak, jak w jednej drużynie, czy to będzie drużyna seniorska, czy ktoś fajny zespół sobie zorganizuje, młodzieżowy. Jeżeli wszystko będzie pokładane, będzie na odpowiednim poziomie, zawsze w dłuższej perspektywie będzie sukces. To jest na pewno jeden, jeden z podstaw takiego sukcesu. Kiedy będziemy mogli mówić o sukcesie w Piaście Gliwice, w Akademii Piasta Gliwice z Pana perspektywy? Pierwsze kroki, jeżeli będzie szli w takim kierunku jak obecnie, no to będą reprezentanci makroregionów, reprezentanci Polski, grup młodzieżowych. A oczywiście splendor jest wtedy, kiedy zawodnik gra w pierwszej drużynie i w warunkach polskich, w warunkach ekonomicznych klubów, można powiedzieć bloku wschodniego, jeżeli będą transferowani do klubów zachodnich.